Nie zaprzeczaj. Zawsze przymykasz oczy na jego wybryki. Zobaczymy, co będzie, kiedy kogoś zabije. Milcz. To nie moja wina. Starałam się go wyprowadzić na prostą. Więc przestań go kryć. Przyznaję, że za bardzo go chronię i będę się tłumaczyć za to przed Bogiem. Bez przesady. Wyrzuty sumienia nie dają mi spać. Mimo, że wyspowiadałam się ojcu Matiasowi. Co takiego zrobił ten łajdak? Ten gwałt to jeszcze nic. Ile? 350. Zatrzymaj resztę. Dobrze, że cię widzę. Chcę cię o coś spytać. Po co odwiedziłeś Ernesta Mendizabala? Co takiego? Nie udawaj. Wiem, że u niego byłeś. Renata ci naplotła. Mam świadków, którzy potwierdzą, że widziałeś się z Don Ernestem przed jego śmiercią. Co w tym dziwnego? Gdybyś się przedstawił i nie wybiegł z domu, pewnie bym się nie dziwił. Twój teść już był chory. Nie moja wina, że trafiło go akurat tego dnia. Raczej ty go trafiłeś. Wyświadczyłbym ci przysługę. Jeszcze nie skończyłem. Zabieraj łapy albo co? Zabiję cię. Mam zginąć tu, przy świadkach? Czy tak jak twój ojciec w opuszczonej stodole? Żeby nikt się nie dowiedział, kto go zabił. Brzydzę się tobą. Co się tak gapicie? Trzeba zebrać tę część. Owoce muszą zostać zapakowane najpóźniej do jutra wieczorem. Musimy porozmawiać. Mów. Trudno mi o tym z tobą rozmawiać, ale nie mam wyboru. Coś ty o mnie nagadał, Tere. Zawsze wiedziałaś, co do ciebie czuję. Myślałam, że to już przeszłość. Nie mnie o tym decydować. Poza tym, czemu się wściekasz, skoro nigdy cię o nic nie prosiłem? Przeciwnie, wspierałem cię w związku z Julianem. I tak czuję się niezręcznie. Wybacz, to już twój problem. Jeśli przeszkadza ci, że traktuję cię jak brata, zostańmy przyjaciółmi. Gdybyś naprawdę mnie kochał, walczyłbyś o mnie. Przecież i tak byłaś zapatrzona tylko w Juliana. To żadne usprawiedliwienie. Kiedy naprawdę kogoś się kocha, zrobi się wszystko, by z nim być. Milczysz, bo mam rację. Naprawdę nic nie rozumiesz. To ty nie widzisz, że masz przy sobie dwie wspaniałe kobiety. Chyba jesteś ślepy. Blanka i Tere bardzo cię cenią. A jeśli ty ich nie zauważasz, to znaczy, że nie zasługujesz na nie.
Buenas tardes. ¿Cómo le va, don Cristino? Co słychać? Wujek pojechał do Tuxtli. Przyszedłem do ciebie. Odkąd żona cię wyrzuciła, nie miałem okazji z tobą porozmawiać. Spokojnie, miał pan ważniejsze sprawy. Ty też jesteś ważna. Bardzo mi przykro. Przecież to nie pańska wina. Może tak będzie lepiej. Ostatnio nie czułam się dobrze w El Milagro. Rosario mówiła coś o zdjęciu Carmela. To nie moje zdjęcie. Na pewno Renata mi je podłożyła. Dlaczego? Nie uwierzy pan, ale i tak powiem. Mówże. Coś łączyło albo łączy pana kuzynkę z mężem Lucrecji. Adelante, padre. Zapraszam. Padre Matías, ¿cómo le va? Co słychać? Digamos que bien. Wszystko dobrze. Co ojca tu sprowadza? Chciałbym prosić o przeniesienie. Nadszedł czas, by opuścić San Pedro. Dlaczego? Za bardzo uwikłałem się w sprawy osobiste mieszkańców. Znam ich od zawsze. Bardzo ich lubię. I przez to nie jestem obiektywny, ani nie działam roztropnie. Niech ksiądz opowie, co księdza tak dręczy. Dlaczego nie powiedziałaś mi, że wrócił ojciec Manuela? Minęło dużo czasu, wiem, ale to pracownik Carmela. Czemu nie powiedziałaś? Odkąd przejmujesz się moimi sprawami? Kiedy zaszłam w ciążę, nawet nie spytałaś o ojca, ani gdzie go spotkałam, ani jak się czułam, kiedy odszedł. Przechodziłaś trudne chwile, ale... Jestem zwykłą służącą, a ty panią. I nie musisz się zajmować moimi problemami. Bardzo cię lubię. Owszem. Nigdy nie będziemy przyjaciółkami. Każda zna swoje miejsce w życiu. Ale nie jestem niewdzięczna. A ty nas wspierasz. Zwłaszcza moją córkę. Dziękuję. Wiem, że wypowiedzenie tych słów wiele cię kosztowało. Nie jestem z kamienia. Dlaczego na mnie nie zaczekałaś? Byłeś zajęty Bóg wie czym. Zajmowałem się sprawą związaną z twoim ojcem. Jaką? Interesami. Zapomnij o interesach, o mnie i o dziecku. O co ci chodzi? Nie będę cię naciskać. Sama się wszystkim zajmę. To dziecko jest też moje. Spokojnie. Niczym cię nie obarczę. Nie odwoź mnie do Jalapy. Złapię autobus, pociąg albo taksówkę. Co cię ugryzło? A mam powody do szczęścia? Mam być wdzięczna za coś Lucrecji? Nie mieszaj jej do tego. Jak to nie?
Gdyby nie pojawiła się w twoim życiu, do niczego by nie doszło. Wzięlibyśmy ślub i cieszylibyśmy się naszym dzieckiem. Nie da się z tobą rozmawiać. Idź sobie śmiało. Nie będę niczego od ciebie wymagać. Nie zabronisz mi dbać o moje dziecko. Nic ci się nie uda. Ani Julian, ani ty niczego nie udowodnicie. Nie mów hop. Nie możesz się pogodzić z tym, że cię rzuciłem, ale zamiast tracić czas...